prorok napisał: oczy Pana czuwają nad tym, co znane. On nie jest Bogiem wielkich niewiadomych. Słowo Boże mówi, że to, co o Bogu można wiedzieć, On to objawił. Oczy Pana czuwają nad tym, co znane. Wielu ludzi się zastanawia, gdzie leży problem, jeżeli chodzi o ich rozwój. Mówią, szedłem, doszedłem do pewnego momentu, stanąłem. Albo zawaliło się coś i nie mogłem tego podnieść. Albo ciągnie się coś w nieskończoność już tak długo. Co mam robić? Nie wiem. Oczy Pana czuwają nad tym, co znamy. Pytam człowieka, to co wiesz? Bo to, co wiesz, to jest recepta na twój sukces. To, co dziś wiesz, jest receptą na twój sukces. Nie to, czego nie wiesz. Złożony jest w tobie materiał, który jest receptą na sukces. Ja mam taką dobrą metodę. Jak następuje choćby na drobniejsze zachwianie w moim umyśle, wracam do tego, co znane. Zaczynam rozmyślać o tym, co znane. Zaczynam obracać słowem, które jest fundamentalne. Słowem, na którym jest zbudowane moje chrześcijaństwo. Jego oczy nad tym czuwają. Jego oczy nie czuwają nad tajemnicami, ale nad tym, co znane. Zostawia się z boku to, co znane, i mówi się, nie, potrzebuję czegoś więcej, potrzebuję jakiegoś impulsu, jakiegoś uderzenia, jakiegoś dotknięcia Bożego, potrzebuję jakiegoś, nie wiem, znaku z nieba, czegoś potrzebuję, żeby ruszyć do przodu. Jeszcze go potrzebujesz? Potrzebujesz się uspokoić i zwrócić oczy na to, co znane. Bo tam, gdzie twoje oczy zostaną zwrócone na to, co znane, to się spotkają z oczyma Boga. Bo On patrzy na to, co znane, na to, co złożył już w tobie dziś. Na wiarę, którą masz złożoną. Na zrozumienie łaski. Trzeba się zatrzymać. Jeżeli nie możesz biec dalej, to przestań tuptać w miejscu. Zatrzymaj się i zwróć oczy na to, co znane. Powiedz, Boże, ja w tej chwili będę obracał słowem wiary. Ja będę obracał słowem wiary w tej sprawie, bo Ty powiedziałeś, jak się rzeczy mają w tej sprawie. Ja o tym doskonale wiem. Twoje oczy na tym spoczywają. Ja będę wyznawał słowo wiary w tej sprawie, bo Ty złożyłeś to we mnie. Ludzie, On się w ogóle nie zmienił. Tam się nic nie zmieniło. Jeśli nie możesz biec, to zatrzymaj się i wracaj do tego, co znane. Spotkasz się tam wtedy z Nim. To jest słowo prorocze do ludzi, którzy są w miejscu, w którym nie mogą drgnąć. Naprawdę. Zwróćcie uwagę na to, co jest złożone. Jak się będziesz dzisiaj modlił, uwielbiał Boga, to tam wracaj oczyma. Nie tam, gdzie coś nie wiadomo, co będzie. Nie tam. Nieważne jest to, czego nie widać. Ważne jest to, co jest w tobie złożone. Tak dziś uwielbię Boga, powiedz, Boże, ja wiem, jaki jest we mnie potencjał. Ja wiem, na czym są twoje oczy teraz utkwione. Ja się spotykam z twoim wzrokiem. Wywyższamy cię, Boże. Boże, który jesteś Bogiem wiernym. Boże, który jesteś Bogiem, którego oczy spoczywają na tym, co znane. Boże, uwielbiamy Ciebie. Święty Zdajski, żywy i potężny, mocny dobry, jedyny i święty. Maka pokorono, maka kataja, kalawa, kapesa, kalawa, kalawa, kalawa. Alleluja! Uwielbiamy Ciebie. Podniosłeś karę w bok, na siebie wziąłeś grzech. Żywe święty Bóg, dałeś mi życie swe. Podniosłeś karę w bok. Oh, 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 oh
jako Kościół. Módl się dzisiaj tak samo, z miejsca poznania Boga. Módl się do Niego tak, jak Go poznałeś. On jest wciąż taki sam, niezmienny. Nie musimy tutaj nic przewalczać. Możemy od razu wejść w atmosferę Ducha Świętego. Zasłona została rozdarta. Yeah.
Shaka Piru, Loro, Lora, Mare, Lari, Vera, Dari, Lari, Yeah.
I ludzie zaczęli umierać.
umierać na ulicy. I on zaczął podchodzić i zaczął dotykać ludzi i mówi: żyj w imieniu Jezusa, żyj w imieniu Jezusa. I w sposób nadnaturalny zaczęły się manifestować znaki i cuda. Wskrzeszał ludzi na ulicach, wskrzeszał ludzi na ulicach. Dlaczego? Dlatego, że uwierzył Bogu. Dlatego, że odważył się wypowiedzieć to, co miał wewnątrz siebie. Odważył się wypowiedzieć to, co miał wewnątrz siebie. Bóg chce, abyśmy modlili się o znaki i cuda. Modliliśmy się modlitwą wiary, że sprowadzamy deszcz. Bóg chce, abyśmy modlili się o znaki i cuda. O znaki i cuda. Poznałeś Boga mocy. Poznałeś Boga mocy. Poznałeś to Boga mocy. Powiedz: ja chcę, aby w moim życiu manifestowały się znaki i cuda. Chcę oglądać Królestwo Twoje w mocy. I ja chcę oglądać Królestwo Twoje w mocy. Chcę oglądać Twoje Królestwo w mocy. Powiedz: Boże, uczynię wszystko, zrobię wszystko, uruchomię wiarę w to, co złożyłeś we mnie, w to, co złożyłeś we mnie. Wypowiadaj teraz słowa, wypowiadaj słowa, wypowiadaj słowa. Nie bądź zahipnotyzowany brakiem owoców, nie bądź zahipnotyzowany małością, niejakością. Powiedz: ja chcę, ja chcę, ja chcę znaków i cudów. Ale nie tak się modlą ludzie, którzy chcą. Ludzie, którzy chcą. To wrzeszczą, to wołają. Tak, aż gruszy ta ziemia. Aż gruszy ta ziemia. Aż gruszy ta ziemia. Powiedz: jestem solą tej ziemi. Jestem solą tej ziemi. Jestem odpowiedzią dla świata. Jestem odpowiedzią dla świata. Zrobię wszystko. Świeci się i królestwo Twe.
Każda inna modlitwa jest nic nie warta. Modlitwa musi wyglądać tak, jak w grobie zależało.
Twe święcisie i królestwo Twe w mocy. Dziękczynienie, z serc naszych płynie Tobie.
Dzięki Tobie, serc naszych płynie.
powiedz Bogu, że mnie kochasz, że mi ufasz w słowa, które On wypowiada do Ciebie. Powiedz, ufam Ci, wierzę w słowa, które wypowiadasz do mnie.
Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, jest nasz Bóg. Święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty
święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan.
dzieje. I'm your warrior.
Święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wiecy wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wiecy wypełniają miejsce to, bo święty, święty, święty jest nasz Pan.
Przyjaciele, póki tylko nie zostawił nas sierotami, dając nam Ducha Świętego, który mieszka w nas, ale dał nam do dyspozycji zastępy niebieskie. Armia nieba jest do naszej dyspozycji. Kiedy zaczęliśmy śpiewać święty, kiedy zaczęliśmy wyzywać anioły, one tu są. Tu wszedł dowódca. Jego głowa wystaje ponad ten dach. Po jego lewej i po jego prawej stają jego najbliżsi współpracownicy. Tam na zewnątrz stoją ich setki. Kiedy uwielbialiśmy Boga, tarcza, którą trzyma, większa niż te krzesła, ta puszczona, stali nieruchomo. Patrzyli, uwielbiali z nami. Razem z nami. Ani przez chwilę w czasie uwielbienia nie ruszyli się. Stali, uwielbiali swojego Boga. Stali razem z nami. A teraz czekają, aby ich posłać. Uwielbili za nami Boga. A teraz stoją tutaj. Tobie ku pomocy. Cała armia stoi tu. Poślij ich. Poślij ich teraz. Oni czekają. Poślij go teraz. Niewidomi widzą. Romi wstają z wózku. Dzieci zdrowieją. AIDS odchodzi! Wirusy odchodzą! Malaria odchodzi! Cholera odchodzi! Tam, gdzie my jesteśmy, tam jest z nami Bóg! Tam jest z nami Bóg! Tam, gdzie nasze stopy stoją, tam jest z nami Bóg! Amen. Ojcze, w imieniu Jezusa, dziękujemy Ci za litwy, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa, za to, że oni idą swoje. Ojcze, uwielbiam Ci za to, Ojcze, my posyłamy teraz Twoich aniołów do ochrony. W każdym momencie, od kiedy stąd zaczną wychodzić dzisiaj z kościoła, aż do końca wrócą, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa proklamujemy namaszczenie, które będzie łamało powrózy jarzma, które będzie rozrywało kajdany diabelskie tam w Kenii. Tam w Ugandzie, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, my autorytetem Kościoła udręczniamy im drogę. Ogłaszamy masę nawróconych, uzdrowionych, uwolnionych i wskrzeszonych ludzi. W imieniu Jezusa ustanawiamy przychylność liderów i decydentów w każdym miejscu, w którym staną. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa namaszczenie apostolskie, które będzie przez nich działać i będzie wpływało na wszystkich liderów, pastorów tam na miejscu. Ojcze, w imieniu Jezusa my ogłaszamy poszerzenie zespołu apostolskiego o działania w Kenii. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech Twoje potężne namaszczenie ich przenika, Ojcze.
Niech to namaszczenie, Ojcze, przenika ich od kur do dołu. Ojcze, w imieniu Jezusa uwalniamy Twoją siłę, Twoją siłę, Twoją mądrość. Ogłaszamy, że ich mądrości teraz nikt nie sprosta. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że ich słowa są jak miedź, jak młot i że nie wracają, Ojcze, puste, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy, że ich kroki są pewne. My ogłaszamy ład i porządek w ich działaniu. My ogłaszamy koordynację Ducha Świętego. My ogłaszamy, że ani jedna minuta nie zostanie stracona. My ogłaszamy odporność na wszelki stres, każdą chorobę i każdą demoniczną siłę. My w tej chwili odsuwamy od nich wszelkie działania demonicznych kacyków. My zatrzymujemy działania czarów w imieniu Jezusa. My związujemy demoniczne siły duchów terytorialnych w tamtym miejscu w imieniu Jezusa. My ogłaszamy, że oni w tej chwili rozpoczynają nową przestrzeń działania zespołu apostolskiego w imieniu Jezusa. Ojcze, my posyłamy ich, Ojcze. I dziękujemy Tobie, że Ty jesteś z nimi przez cały czas, a Twoi aniołowie ich strzegą w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Kto potrzebuje uzdrowienia, kto choruje, przyjdź tutaj. Ja dostałem słowo od proroka, miał słowo i powiedział, miał sen i w tym śnie było powiedziane, żeby korzystać z Bożej mocy, żeby nie zastanawiać się, czy ja już powinienem sam sobie poradzić. Jeżeli nie umiesz sobie sam z czymś poradzić, od tego jest Kościół. Jeśli nie umiesz sobie sam z czymś poradzić, od tego jest Kościół. Przychodźcie, każdy, kto potrzebuje uzdrowienia, stawajcie, podchodźcie, ewangeliści do nich. Podchodźcie, módlcie się o nich, nieważne, co się dzieje, jeżeli z czymś sobie nie radzisz. Od tego jest Kościół. Kościół. Od tego jest Kościół. Halleluja. Uwalniamy moc Duchu Świętego. Papa Katarala Radeheke Beredyke Lorde Lorde Beredyke 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 Lorde Na siebie wziął strach.
Jedyny godzien czci, jedyny godzien.
przemienić.